Trudno jest mi o tej grze dzisiaj opowiadać, bo za młodego jej wręcz nie lubiłem i do części dziewiątej kompletnie olewałem. Dlatego ocenię ją jak każdą pozostałą, bez sentymentalnego uczucia. Więcej grzechów nie pamiętam, a za wszelkie szkody szczerze przepraszam. Mortal Kombat powstał pierdyliard materiałów, anglojęzycznych, jak i w naszym pięknym, rodowym języku. Z tego miejsca Was bardzo serdecznie zapraszam na materiał Mortal Kombat w pigułce, przygotowane przez arn.eu, gdzie omawiana jest cała historia serii, od początku do końca. Ja się ograniczę tylko i wyłącznie do tej części, która jest częścią trzecią. Pojawiła się po raz pierwszy na rynkach europejskim i amerykańskim 15 września 1995 roku, a w Japonii dopiero w roku kolejnym, a konkretnie 14 czerwca. Tworzyło je studio Midway, a Sony wydało to mordobicie. Ja posiadam wersję gry wystawową, dlatego też wszystkie okładki są nieproporcjonalne do pudełka, a brzegi, można powiedzieć, że nieoryginalne, ale sama gra jest pełna. Zaczynamy grę wstawką, gdzie dowiadujemy się o porażce złego Shao Kahna. Z uwagi, że nie za bardzo dobrze radzi sobie z porażką, wymyśla zacny plan wskrzeszenia królowej Sindel na terenach Ziemi, co umożliwi mu otwarcie wrót, przez które będzie mógł przeprowadzić swoje armie w celu podbicia Królestwa Ziemi. Nie mamy jakiejś wyznaczonej fabuły, wszystko będzie zależne od postaci, jaką wybierzemy. Do dyspozycji dostajemy 14 wojowników i jednego, którego odblokowujemy za pomocą Ultimate Combat Code. Dobra, teraz przedstawię Wam każdą z postaci. Jeżeli Was to nie interesuje, tutaj macie przycisk, który po prostu ominie ten fragment. Z dostępnych wojowników mamy 8, których mogliśmy wcześniej spotkać w poprzednich odsłonach. Liu Kang. Zawodnik biorący udział w turnieju od samego początku. Jest również jego zwycięzcą. W tej części wchodzi w skład oddziału broniącego Ziemskiego Królestwa. Sonya Blade. Zawodniczka, która wróciła do składu wojowników Mortal Kombat. Jest członkinią Ziemskiego Oddziału Specjalnego, który broni tego królestwa do samego końca. Kung Lao. Kung Lao jest mnichem Shaolin oraz nauczycielem Liu Kanga. Prawdopodobnie jest spokrewniony z wielkim wojownikiem, który 500 lat temu wygrał turniej. Jax. Major Jackson Briggs, jak i Sonya, jest członkiem Ziemskiego Oddziału Specjalnego. W tej części Jax wyposażony został w stalowe protezy rąk, które są jego główną bronią. Shang Tsung. Potężny czarnoksiężnik, który wcześniej prowadził turniej Mortal Kombat. Jest długowiecznym podwładnym Shao Kahna. To właśnie Shang Tsung wskrzesił królową Sindel. Kano. Sonya wraz z Jaxem starają się go schwytać. Dołącza się on do sił Shao Kahna i pomaga mu w podbiciu Ziemskiego Królestwa. Sub-Zero. Kryomanta, który odchodzi z klanu Lin Kuei, który poddawał swoich ninja cybernetyzacji, zamieniając ich w cyborgi. Dołącza do sił broniących Ziemi. Smoke. Postać ukryta. Bliski przyjaciel Sub-Zero, który tak jak on chciał uniknąć zmiany w cyborga. Niestety bez powodzenia. Został zaprogramowany do wyeliminowania swojego dawnego przyjaciela. Pozostałe 7 postaci pojawiają się po raz pierwszy w serii. Są to Cyrax. Jeden z 3 członków Lin Kuei, którzy zostali zamienieni w cyborgi i biorą udział w Mortal Kombat, żeby wyeliminować Sub-Zero. Kabal. Współpracownik Kano, który w trakcie ataku sił Shao Kahna został bardzo mocno zraniony. By móc funkcjonować, musi nosić specjalny sprzęt respiracyjny. Nightwolf. Rdzenny Amerykanin, będący również szamanem, który przyzywa różne duchy. Dzięki wizji, w której kontaktuje się z Raidenem, dołącza do sił obrony Ziemskiego Królestwa. Sektor. Tak samo jak Cyrax i Smoke, zostali poddani cybernetyzacji, a jego celem jest zlikwidowanie byłego członka klanu Lin Kuei, Sub-Zero. Sindel. Wskrzeszona przez Shang Tsunga, była królowa Edenii. Jest również matką Kitany, która brała wcześniej udział w Mortal Kombat. Shiva. Shao Kahn powołał ją na osobistą strażniczkę królowej Sindel. Jako Shokanka nie bardzo akceptuje Motaro,
gdyż z rasą Centurian toczą odwieczną wojnę. Striker. Curtis, jako były członek Marines, w trakcie ataku na ziemię przez Kana, był przywódcą brygady, która stawiała opór najeźdźcom z innego świata. Tak oto przedstawiają się wszyscy wojownicy, którymi przyjdzie nam sterować w tej części Mortal Kombat. Niestety zabrakło tak ulubionego i kochanego Skorpiona, ale w wersji Ultimate Mortal Kombat jest on grywalny. Do składu wojowników dołączają także postaci takie jak Jade, Kitana, Reptile, Ermac, Milina, Classic Sub-Zero i ludzka forma Smoka. Jak widać gołym okiem, gra opiera się na grafice 2D z postaciami przedstawiającymi prawdziwych aktorów, a wsadzono ich tam przy pomocy technologii digitalizacji. Jak na swój wiek aż tak źle to nie wygląda, aczkolwiek większość ludzi urodzonych w erze 3D mogą się mocno ze mną nie zgodzić. Na swoją obronę mogę przypomnieć im o takim świetnym tytule jak Twin Goddesses. Zobaczcie sobie, jak to tam wyglądało i potem wróćcie tutaj. Wszystkie ruchy i ciosy wyglądają o wiele lepiej niż w poprzednich częściach. A ciosy kończące, czyli inaczej mówiąc, Fatality, są brutalne, ale też niektóre nawet zabawne. Dzięki Bibality nasz przeciwnik zamienia się w niemowlaka. Możemy również darować życie naszemu oponentowi, okazując łaskę. Friendship. Jako nowy sposób wykończenia przeciwnika doszedł również Animality, w którym to nasza postać zamienia się w zwierzaka i wykańcza przyszłego denata. No dobra, została nam kwestia najważniejsza, czyli rozgrywka. A do dyspozycji otrzymaliśmy wieże, które przedstawiają różne poziomy trudności. Każda z wież przedstawia listę zawodników, z którymi się zmierzymy. Ostatnimi dwoma są Motaro i jako ostatni Shao Kahn. Ci, co mnie już trochę oglądają, wiedzą, że nie za dobrze mi idzie z bijatykami 2D. Ta gra się zalicza do tych, które nie za bardzo przypadły mi do gustu z uwagi na poziom trudności. W tego typu bijatykach, nieważne jaki bym wybrał poziom trudności, zawsze pod koniec mam problem z wygraniem pojedynku. Mogę wybrać poziom trudności Ultra, Lame, Novice, Easy, a i tak gra będzie przeze mnie nie do skończenia. Tutaj jeszcze działa taki system, że komputer odczytuje nasze przyciskane przyciski i zawsze się broni lub wyprowadzi tak atak, że prawie zawsze nas trafi. Oliwy do ognia dolewają jeszcze bossowie, którzy są bardzo overpower. Motaro jednym strzałem zabiera nam 1/4 życia, a Shao Kahn nie wypada o wiele gorzej. Zawsze mnie to wkurwiało w tych grach. Dlatego serię Mortal Kombat polubiłem najbardziej od części 9. Jedynym ratunkiem dla tej części jest to, że świetnie się gra z kolegą. Ta część i kolejna bardzo fajnie się sprawdzają jako gry na imprezy. A jak jeszcze koledzy znają sterowanie, to rywalizacja robi się jeszcze bardziej ciekawsza. No chyba, że kolega będzie pałą i wybierze Motaro lub Kana. To już niestety wszystko, jeżeli chodzi o Mortal Kombat 3. Kwestie fabularne są opowiadane na końcu wieży, jak pokonamy ostatniego wroga. I ja niestety nie widziałem zakończenia w mojej rozgrywce, ponieważ nigdy nie udało mi się pokonać Shao Kahna. A uwierzcie mi, próbowałem aż 34 razy, a najczęściej kończę tak. Round 1. Fight! Ha! 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 No i to wszystko na najniższym poziomie trudności. Teraz rozumiecie, dlaczego nie przepadam za tą częścią. Poza trudnością i znikomą fabułą, wszystko przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Brutalność, krew i posoka. Czego chcieć więcej od bijatyki? Niestety jak dla mnie jest to gra słaba. Przepraszam, jeżeli tym kogoś uraziłem, ale no, jeżeli nie potrafię ukończyć wieży na najniższym poziomie trudności, to coś chyba z tą grą jest nie tak. No, to teraz się hejt wyleje, kuźwa. No, oceniłem Mortal Kombat 3 na słabą gierkę, no to teraz będzie, że... No, jak nie umiesz grać, to po co się za nią bierzesz? Tylko, że ja biorę się za każdą grę niestety i tak będzie teraz. Kiedy się w końcu ludzie nauczą, że no... Jak się ma gust jakiś, to wiadomo, że nie wszystkie gry się będą podobać. Każdy ma inny gust, co innego się podoba innej osobie. Tak to już bywa, no co zrobić. Nie no, przyjmę to na klatę, niech im będzie. No. Jeśli
to nie podoba, Geist oszukuje, no, trybem jak można usuwać, można odczytywać te luki, no to jest dla mnie głupota, nie? I tak jest zawsze, nie? I to było w Street Fighterze, i to było nawet Twin Goddesses, nie? Kurde, wciskasz do góry, albo chcesz skoczyć, to od razu ci komputer blok, nie? I ci oddaje. To jest głupie, nie? Moim zdaniem, bez sensu to jest w ogóle. W tych nowych częściach to już było lepiej, bo to jakoś tak mogłeś oszukać, mogłeś jakimś trybem, sposobem jakiś coś, a tutaj w tym wypadek. Nie wiem, jeszcze nawet czasami wkurzą się, bo mam wrażenie, że na przykład ciosy wyprowadzone poprawnie nie wchodzą, tam macham przed twarzą typa, nie, a ten zawsze mnie chwyci z pół branży, nie. Nie wiem, nic na to zrobić. Dobra, biorę się za montaż.